Asiu, czym dla Ciebie jest wolontariat? Wolontariat dla mnie jest taką działalnością czy działaniem dla innych ludzi, na ich rzecz, którzy nie są naszymi przyjaciółmi czy osobami, którymi znamy. Nie jest to działalność opłacana, ale jest to działalność, która bardzo dużo daje. Co robiłaś podczas wolontariatu? Podczas wolontariatu pracowałam z seniorami w domu dziennego pobytu na ulicy Ćwieklińskiej 5A. Dlaczego wybrałaś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Chciałam pracować z osobami starszymi. Też trochę Mariusz Kołodziejski zasugerował mi tą placówkę, bo powiedział, że to będzie dobre dla mnie. No i rzeczywiście tak się stało. Co dał Ci wolontariat? Wolontariat pokazał mi moją sprawczość, zaktywizował mnie też, dzięki niemu chyba podjęłam pracę, bo tak się stało pod koniec wolontariatu, że podjęłam pracę. Dałam więcej wiary w siebie. Czy dzięki wolontariatowi poczułaś się lepiej? Też na pewno tak. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? No nie z tego powodu, że zaczęłam pracę, ale gdzieś myślę, że jeżeli nabiorę jeszcze więcej siły, to może jeszcze skorzystam z tej formy. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Bardzo dobrze, byli to bardzo mili ludzie. Poznałam właśnie dzięki wolontariatowi ciekawych ludzi, też inne seniorki. Bardzo ciekawą grupę, także jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czym dla Ciebie jest wolontariat? No jest swego rodzaju nieodpłatną pracą, w której robimy coś, żeby komuś czymś pomóc z własnej woli. Nie pobieramy za to żadnego wynagrodzenia, no ale za to czerpiemy z tego przyjemność. Co robiłeś podczas wolontariatu? Podczas wolontariatu zajmowałem się pomaganiem dzieciom w nauce na świetlicy środowiskowej. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Uznałem, że to był dobry pomysł. Po prostu lubię pracować z dziećmi. Tutaj było, że tak powiem, pierwszy wolny termin. Pasowało mi to. Co dał Ci wolontariat? Paro rzeczy. Raz, że się rozruszałem, wszedłem trochę z domu, przestałem się tak izolować. Przypomniałem sobie, jak się rozmawia z ludźmi, tego typu rzeczy. No i też pod względem praktycznym, no, bo po prostu szefowa tej świetlicy dowiedziała się właśnie, że mam problemy ze szkoleniem, na które chodziłem w ramach projektu z MOPS-u, to powiedziała, że mam znajomą, która prowadzi innego typu właśnie projekt aktywizacyjny. No i tam ten projekt wypalił. Teraz jestem już na stażu. No będzie pewnie ciężko znaleźć, ale mam teraz w perspektywie pracę, którą by mi się podobała i za którą oczywiście miałbym wystarczającą pensję, więc dał mi ten dużo ten wolontariat. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Zdecydowanie tak. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? W tym momencie nie, bo że tak powiem, wolontariat zmienił się w staż, więc siłą rzeczy nie. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami? No, w Twoim przypadku to byłeś sam na wolontariacie i koordynatorką. No bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czym dla Ciebie jest wolontariat? Wolontariat dla mnie to jest pomaganie ludziom bezodpłatnie. Co robiłeś podczas wolontariatu? Nosiłem trochę gałęzi, bawiłem się z pieskiem Charlie. U pani Ani byliśmy na Zielonym Wzgórzu i nosiliśmy gałęzie i tutaj tam bieraliśmy jabłka też tego. Ja się z pieskiem bawiłem, było czesanie pieska też. Co jeszcze było? No tam pani Ani, która ma kury i tak dalej, tam takie ma trochę działki swojej. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Dlatego, że akurat najbliżej tu właśnie miałem, bo jestem uczestnikiem przystani i dzięki pani pedagog, pani Oli też, pani Magdzie i tutaj Michałowi i zdobyłem tu właśnie w tym miejscu to, że mogłem pójść stąd jak najbliżej na wolontariat. Co dał Ci wolontariat? Dał mi, że jak byłem trochę leniwy, po prostu jeździłem, że coś robiłem i siedziałem w domu poza przystanią. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Trochę poczułem się lepiej, inni ludzie, inne osoby. Trochę się jeździło się autobusem, dużo zieleni, drzewa, lasy, prawda? Jeździliśmy ja, Asia Turczyńska, Krzysztof Feliksik i pani Magdalena Kazimierczak-Opiekun. Dziękuję. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Nie kontynuuję, bo pracowałem ostatnio teraz, ale jakby było potrzeba, jestem zawsze dostępny. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Bardzo dobrze mi się spracowało. Gadawaliśmy się i były śmiechy, kawały były, różne organizacje w grupie. Także mogę powiedzieć i jestem pewny, że wolontariat to jest bardzo fajna rzecz dla każdego człowieka. Dziękuję.
Czym jest dla Ciebie wolontariat? O, to bardzo jest pytanie długie, z długą odpowiedzią, ale najprościej mówiąc, wolontariat to bycie z ludźmi, którzy są wzajemnie życzliwi, pomaganie sobie nawzajem i rozwój w różnych dziedzinach swoich zdolności. Co robiłaś podczas wolontariatu? Ja byłam w organizacji Kotylion, która pomaga bezdomnym kotom, która je żywi, leczy, prowadza dla nich dom rodzinny, znaczy wyszukuje. No i tam są takie czynności, takie ogólnie porządkowo-pielęgnacyjne, które pomagają, żeby te koty doszły do dobrego stanu i żeby mogły iść do innych ludzi, którzy będą w domu się nimi opiekować. Dlaczego wybrałaś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? No to było trochę tak, że nie do końca to wybrałam, ale ponieważ lubię zwierzęta, to mi pasowało i tyle. A trochę tak samo przyszło. Ponieważ to jest związane z tym, że właśnie zwierzęta są moimi takimi ulubieńcami, no to mi pasowało i tak się ułożyło. Co dał Ci wolontariat? Wolontariat dał mi dużo ciekawych znajomości, przyjemne rozmowy. Dał mi też taką radość z tymi kotami, żeby się tam zintegrować, w sensie, żeby je oswajać, żeby się nimi opiekować. No i dał takie poczucie obowiązku, odpowiedzialności. Czy dzięki wolontariatowi poczułaś się lepiej? Tak, myślę, że daje to taki rozwój właśnie, o czym mówiłam, takiego ogólnie życia społeczno, takiego no osobistego też, jakiś rozwój swoich kompetencji, swoich takich no ogólnie, no takich zdolności do różnych rzeczy. No. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? No tak się składa, że udało się i w mniejszym stopniu, bo dwa razy rzadziej, ale nadal jestem. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? To znaczy, koordynator była nim pani Magda Kaśmierczak i ona no, świetnie się nami opiekowała. Inne osoby też bardzo były pomocne. Nie było tam żadnych nieprzyjemności, wręcz przeciwnie. No a inni wolontariusze, no to też mają na pomoc, wsparcie. Czyli wszystko szło ku lepszemu. Mhm. Dziękuję bardzo. Darek, czym dla Ciebie jest wolontariat? Dla mnie wolontariat jest pomaganie innym osobom, zwierzętom. Co robiłeś podczas wolontariatu? Sprzątałem kuwety i bawiłem się z kotami. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Bo mi się podobało. Co dał Ci wolontariat? Umiejętność. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Tak. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Oczywiście. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Fajnie. Dziękuję bardzo. Basiu, czym dla Ciebie jest wolontariat? Wolontariat jest dla mnie pomoc bezinteresowna, jak właśnie to było w Kotylionie. Co robiłaś podczas wolontariatu? No, zajmowałam się głównie sprzątaniem, karmieniem kotów, no i na koniec była zabawa. Dlaczego wybrałaś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? No akurat mam koty, bardzo lubię im pomagać. Dużo się związałam z kotami, nigdy nie miałam innych zwierząt. Co dał Ci wolontariat? Zajęcie czasu, właśnie pomoc, takie zrelaksowanie się. Czy dzięki wolontariatowi poczułaś się lepiej? Owszem. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Będę kontynuować. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adam, czym dla Ciebie jest wolontariat? Przygotowanie się do pracy. Co robiłeś podczas wolontariatu? Zbierałem gruszki, jabłka, dbałem o psa. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Ponieważ mi się tam bardzo spodobało. Co dał Ci wolontariat? Więcej doświadczenia i więcej mogłem się nauczyć. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Tak, poczułem się lepiej. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Nie, już nie. Jak współpracowało Ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem tej placówki? Bardzo dobrze. Dziękuję. Czym dla Ciebie jest wolontariat? Chęć czerpania pomocy z ludźmi do rozwijania się swoich marzeń, potrzeb. Bezinteresownie. Dla serca. Co robiłeś podczas wolontariatu?
Byłem, pomagałem pani sprzątać, byłem wiadomo seniora, różne takie rzeczy, pomagałem, rozmawiałem, grałem gry komputerowe. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Dlatego, bo jest ciekawa, lubię pracę z ludźmi i mi się wydaje, że to jest potrzebne. Co dał ci wolontariat? Sympatyczne chwile. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Dużo lepiej. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Myślę, że tak. Jak współpracowało ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Bardzo sympatyczna osoba, bardzo sympatyczni ludzie. Chciałem podziękować wszystkim. Dziękuję. Czym dla ciebie jest wolontariat? Do końca nie wiem. Co robiłeś podczas wolontariatu? Orzechy. Upałem dziaskiem do orzechów. Temperowałem kredki. Czesaliśmy psa. Dlaczego wybrałeś akurat tą placówkę do pracy wolontarystycznej? Bo mnie ktoś wysłał. Co dał ci wolontariat? Nie wiem. Czy dzięki wolontariatowi poczułeś się lepiej? Tak. Czy kontynuujesz dalej wolontariat? Nie wiem. Jak współpracowało ci się z innymi wolontariuszami i koordynatorem? Dobrze. Dziękuję.